Okej okay, moi drodzy, sprawa z Cobra Kai wygląda tak. Pierwsze pięć sezonów było nierówne, czasem lepsze, czasem gorsze. Generalnie Guilty Pleasure lubię serial. Im durniejszy, tym lepszy. Zazwyczaj bo tak to wyglądało. Sezon szósty w lipcu się zaczął. Pierwsze pięć z 15 odcinków podzielonych na trzy transze. Trochę jak Arkane, tylko że na przestrzeni wielu miesięcy. I te pierwsze pięć odcinków było dla mnie chyba najsłabszymi w historii Cobra Kai. Do tego stopnia, że jak teraz to wyszło w weekend, nawet nie do końca miałem ochotę sprawdzać. Ale pisaliście komentarze: Te drugie pięć odcinków jest lepsze. Koniecznie obejrzyj, kiedy recenzja i tak dalej. I obejrzałem. I potwierdzam, co tu się od kobra Kajczyło. No. Także jeśli ktoś się wahał, oglądajcie, w sensie powróciło stare dobre Cobra Oczywiście absurdalne, oczywiście pełne Team Dramy, oczywiście pełne zwrotu w akcji, że zaraz ta ich zdradza, a teraz Kori będzie jedne w Cobra a teraz tamten w ogóle żyje, a teraz. Ten zostaje porwany przez tego, okazuje się, że to jednak ten zaplanował i tak dalej. A wszystko naokoło tego turnieju, który dzieje się w Barcelonie, e, jak to jest? Senkai, Kentakai? Nie, nie pamiętam, nie? Ale zresztą w ogóle już się mylą tyle, tam jest tych osób, że już się myli, nie? Szczególnie, że wiecie, jakie jest Cobra Kai, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Każdy już był i w Cobra i w Miyagi do i w jakimś tam innym Eagle Fangu, tyle razy już się to wszystko zmieniało kto z kim był też w parze w sensie tam związki jak ten w pewnym momencie tutaj Robi mówi do Lorensa, że tam coś tam ok dead ja mam tak oh, to jest jego syn zapomniałem <grym> no ale dobra słuchajcie no te pięć odcinków było zajebiste do tego stopnia że naprawdę jakby, nie wiem, była trzecia w nocy jak oglądałem i miałem ochotę klikać dalej, nie? <laughs> Już trochę przysypiał, nie? I miałem ochotę klikać dalej. Byłem zaskoczony, bo dawno tak nie miałem z Kobra Kai, no te ostatnie pięć odcinków było idiotyczne. Tutaj po pierwsze jest tona akcji. Pojechali na turniej, twórcy stwierdzili, okej, okay, kurwa, ostatni sezon, turniej karate, z całego świata jakieś ekipy. Napieprzamy się. I jedno, co muszę im oddać, jak na to, że jest to... W ogóle, no wiecie, banda amatorów, aktorów, którzy tam od tych paru lat chodzą, na chodzą, nie chodzą, nie wiem co robią, ale pewnie tam coś trenują, jakieś niby karate na około serialu. No to naprawdę, kurczę, wykręcili z tych scen, ile mogli. Reżysersko, montażowo, choreograficznie, naprawdę muszę powiedzieć, że to jest taka kwintesencja całej, całej twórczości Kobraka i wszystkich tych sześciu sezonów, to, to, co się dzieje w tych ostatnich pięciu odcinkach, ponieważ no, naprawdę im się udało dynamiczne, skomplikowane sceny akcji stworzyć, pomimo, że to są jednak dzieciaki amatorzy, a dodatkowo już naprawdę przypieczętowali to, że stworzyli taki w ogóle. Cały chyba wcześniej nieistniejący styl filmowego karate, bo karate w filmach pojawia się dużo mniej w takim, mówię, kontekście jak na przykład kung fu filmowe, nie? Jakie typowo wiecie, Jackie Chanowo, Bruce Lee, wszystko co inne z tej okolicy. To takich filmów o karate, jednak ja, gdzieś tam się coś gdzieś pojawiało, ale no nie, to, to nie jest takie oczywiste. Tak samo te wszystkie inne jakieś, nie wiem, cała, wszystkie filmy na przykład o Muay Thai, które te wywodzą się z Tajlandii, typu Ong Bak i tak dalej, nie? Tam są takie całe podkategorie konkretnego stylu i to stylu sztuki walki przerobionego na wersję filmową, nie? Gdzie się troszeczkę podkręca pewne charakterystyki, gdzie oczywiście pod widowisko filmowe robi się to troszeczkę, wiecie, no i tak by w życiu to nie wyglądało, powiedzmy. I tutaj udało im się naprawdę zrobić karate w wersji, okej, okay, w wersji po prostu tak jak Kung Fu z Hongkongu z, z dobrych, kurcze lat 80., nie? Bo oczywiście, jak się przyjrzymy, co się dzieje w tym serialu, to nie ma to sensu, że te dzieciaki się napierdzielają po prostu, nie wiem, do nokautów po twarzach, wiecie i tak dalej. Nie wiadomo w ogóle o co tu chodzi, jeśli chodzi o zasady, no nie? Jakieś obalenia se robią i i tak dalej. No ale, ale, ale. Ogląda się to super, nie? Oczywiście w to wszystko jest wpisany ten konflikt osobisty, i powiem tak: to jest serial, gdzie na przestrzeni pięciu, półgodzinnych z hakiem odcinków, jakby konfliktów, sprzeczek słownych, zmian, właśnie stron. Jest tak dużo, że jeśli rzucili, nie wiem, 70 i nawet 40 z nich działało, to, <noise> to już jest sukces, no nie? Bo umówmy się, na przestrzeni tych pięciu odcinków było mnóstwo momentów, gdzie przewracałem oczami, że znowu ten się kłóci z tym. Ewidentnie, wiecie, założyli sobie na przykład, że Hawk i... A ten drugi, jak on się nazywa, ten nerd największy, co idzie do MIT i jest wątek, że będzie powtarzał o tym MIT, a tamten będzie się frustrował, nie? Więc sobie dobra, za trzecim razem, jak on już wspomina o swojej inteligencji MIT, to już, tak jak mówię, to jest już noobę, no nie? Albo na przykład Robi jest rozproszony, ponieważ Cori przeszła do yy, Cobra Kai i tam troszeczkę się rozstali i tak dalej. I jest konflikt taki, na... No, jeśli chodzi o ich związek i pewne niedopowiedzenia, nie, nieporozumienie, bo on myślał, że ona z kimś jest, a sam się tam może przespać. Może nie z jakąś inną, są ładną hiszpanką. I generalnie rzecz biorąc, on jest rozkojarzony. No więc cztery razy w trakcie tak kilku odcinków jest sekwencja, że ma wyjść się bić. Oni mówią, mu tylko się skup! I on wychodzi i robi i patrzy na nią, nie, rozkojarzony i dostaje w mordę. <noise> ok, no, dobra, no to jest takie oczywiste, no nie? Jest wiele oczywistych rzeczy, ale. I takich, że trochę tam cringe'owo wiecie, się odwracałem na zasadzie, dobra, to głupie, nie, ale. Jest mnóstwo momentów, gdzie się śmiałem. No sam fakt, że nasi trenerzy, nie? L Lorenz, e, jak się nazywa główny, Laruso i ten ja Japończyk, co nie, nie pamiętam, wylatuje mi z głowy, widzicie? No, za dużo tych nazwisk, nie? Sam fakt, że jak oni się odnajdują w tej rzeczywistości za granicą. Co... No, Lo Lorenz, po komedia z Lorenzem, w sensie wszystko co on robi, to jak gada, takim jest po prostu głupkiem, nie? <laughs> takim kochanym głupkiem, ale po prostu. Zastygłym w kinie typu macho amerykańskie, prawda? Kopiemy dupy lat 80. gdzie absolutnie nie rozumie otaczającego rzeczywistości, i <śmum> jest po prostu. Uwielbiam, nie? W sensie nie, nie, że każdy dowcip z nim działa, ale zdecydowana większość to po prostu. Ja miałem dużą bekę, no nie? Jak on tam idzie po tym lobby i coś robi, jak lecą samolotem, jak wpada na jakichś randomowych ludzi, nie wiem, no ja, ja się śmiałem. Oczywiście przy tym wszystkim ten chce robić networking, ten chce, prawda, się, chce się kłócić z jakimiś innymi, mają kolejnych przeciwników, poza Cobra Kai i Chrisem i tak dalej, pojawia się ten, ich, ten Terry, tak, ten w garniaku i jeszcze mają tego nowego fightera pod Terrym, który jest taki, prawda, że kopie im tyłki. I jeszcze przy tym jest historia, że mister Miyagi może kogoś zabił kiedyś na takim turnieju i to ukrył, i tak dalej. Także no jest tutaj dużo ciekawych elementów. W te pięć odcinków wrzuconych, gdzie oczywiście. Czasami to działa, gdy jest takie szczere. Takie wiecie właśnie, że, że Laruso ma dylematy, bo Miyagi kłamał, kogoś zabił i w ogóle, i tak dalej. To była. On takim, prawda, jest jak jakaś religia pokoju karate, nie? A to jakieś taka historia. Z drugiej strony jest też zajebisty, gdy jest po prostu durny, gdy właśnie oni się wszyscy jakoś kłócą, czy biją, czy tak dalej. No i kwintesencją kwintesencją tego jest dziesiąty odcinek, tak? Piąty z tej drugiej transzy, gdzie po prostu w turnieju Rusek podchodzi do organizatora i daje mu w ryj, i wszyscy zaczynają się bić. I... <ścoughs> to, jest... to jest, Ale właśnie po to oglądam Cobra nie ma to sensu, okej, okay, okej. Okay. Ale jest to przepiękne, no nie? Mnóstwo. I zresztą trzeba im oddać. Jest to ambitne, że tam nagle 100 osób się bije, mnóstwo choreografii, mnóstwo jakichś tam mniejszych, większych pojedynków. Oczywiście to nie jest też bitka, że byle kto z byle kim, tylko jest bardzo dużo pojedynków opartych o to, kto wcześniej na przykład się z kim kłócił, rozstał albo rywalizował, więc no jakoś oczywiście wpisują tu personalne konflikty w walkę karatę, tak? Kurczę, no co by nie mówić, tak się robi takie rzeczy, więc uważam, że całkiem nieźle to zrobili. Finalnie, nadziany na nóż, ginie jeden z tych z Cobra Kai, Myślałem, że zabije jednego z naszych, już się bałem, że, nie wiem, Lorenz zginie, czy będzie ranny, czy coś, no nie, że wie, coś tego typu. Tymczasem chłop kopał, i w powietrzu tam kopnięcie zostało odkopnięte, więc upadł i się sam nadział, także, no, debil. Był typowym takim malfojem w tym sezonie, takim wkurzającym, prawda, dupkiem sliterinem, nie? więc o czarnych włosach, akurat, nie Blondyn, więc no cóż, no, <laughs> nie jest mi go szkoda, ale muszę powiedzieć, że to co się wydarzyło, i że w ogóle live telewizja to puszczała, że tam ci siedzieli w domu u Laruso w Ameryce i to oglądali, jak tam po prostu wszyscy się napieprzają, łącznie. Z z trenerami i te momenty, kilka one-linerów, jak, jak Lorenz i Larusso się biją z tym ziomkiem i Lorenz, you motherfucking, chcę wziąć motherfucking, dostał w ryj. Albo na przykład jak yy, kto to był, ten, ten główny organizator, co wcześniej dostał wryj od Ruska, podchodzi nagle i mu wali bombę z za kamery i mówi: Das widzenia. Mówię, Kurwa, co za piękne po prostu, kampowe lata 80. przywrócone, czy, czy nawet nie wiem jakie lata, więc absurd po prostu, to jest, to, to jest, po to to oglądam, nie? Wiecie, wie, wiecie co chodzi, to jest, to jest przepiękne i było dużo mniejszych ciekawych rzeczy, oczywiście jak ten nasz Japończyk z Miyagi-Do, nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa, ale wiecie, ten trener trzeci spiknął się z tą Japonką z, jeśli jest Japonką, z tego, z Cobra Kai, <laughs> okej, okay, dobra, to też jotyczne ale po prostu piękne, że się kłócą i walczą i tu i kończą i cały pocałunek. Mówię, okej, okay, wiedziałem, że tak będzie, ale, ale mi się to podobało. No i oczywiście dużo mniejszy, bo było tyle rzeczy w te pięciu odcinków, że aż, aż nie powiem wszystkich, ale muszę powiedzieć, że generalnie jeśli chodzi o to, że było dużo napięć, cała nasza drużyna była skłócona, by, no było dobrze napisane, wiecie, że byli... Czy niektóre rzeczy były naiwne, albo durne, albo takie wyolbrzymione i tak dalej, ale chodzi mi o to, że, jako taki charakter arczej historii, nie?, że nasi bohaterowie jadą na turnie, potem się kłócą, nie działa to na kilku tych, mają ten low point, nie? Taki klasyczny filmowy Luke Skywalker chyba przegra, i muszą się podnieść i z tego jakoś wykaraskać i im się udaje, i wchodzą w trzeci akt. No, trzeba powiedzieć, że, kurczę, no. Serial, wiecie, no miał, ma momenty. czy przy tym wciąż jest absurdalny, durny, jest zwrot akcji co 7 sekund średnio na ekranie i, i ktoś przechodzi z Cobraka i do tych, i z ty do tych, a ten w ogóle zdradza, ten jest dobry, ten jest... Tak, ja już się zgubiłem nie tylko co się działo przez te 6 sezonów, bo już naprawdę nie pamiętam kto z kim był i kiedy i dlaczego, ja się już w trakcie tego zacząłem gubić, co teraz ty walczysz z tym, czy jesteś po tej... albo kto z kim jest, nie wiem, w parze, ale mówię, dobra, nieważne, to jest taki, dla mnie ten, ten serial to jest taki po prostu guilty pleasure, enjoy the moment, jest co chwilę akcja, co chwilę jakiś telenovela konflikt, dużo absurdu, ale moim zdaniem ten serial to jest taka specyficzna formuła, po prostu taka e, przepis na potrawę, i ten przepis musi być absurdalny, odpowiedniej ilości, taki wręcz przesolony absurdem żeby to dzia danie działało, bo wcześniej było to na przykład po prostu głupie, po prostu telenowela, ale było za mało czegoś absurdalnego i wtedy już mi to za bardzo nie działało. No nie wiem, te pierwsze pięć odcinków tego sezonu. Także przepis im się udał, moim zdaniem. Takiego po prostu absurdu potrzebowałem i czekam na wasze opinię. W 2025 będziemy mieć ostatnie pięć odcinków. No nie wiem, czy to przebiją, podejrzewam, że nie, ale przynajmniej teraz mam ochotę je obejrzeć. Także dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. I do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.